chcę dzisiaj do Was, chcę się wbić w cykl i chcę do Was powiedzieć troszkę na temat wiary w marzenia. Jest to taki temat, który... To jest w ogóle fajny temat. W ogóle chciałabym, żebyście życie swoje z Bogiem traktowali jako fascynującą przygodę, a nie jako w ogóle przepychankę. Nie jako przepychankę. Takie wiecie, jak gdyby część rzeczy, które też dzisiaj mówiłam, tak, że w ogóle wszyscy według swojego rodzaju. My wszyscy według jednego rodzaju myśli apostolskiej, ale każdy z nas będzie robił różne rzeczy, inne rzeczy. Inne rzeczy. Jeśli wszyscy kierownicy, to niestety wszyscy musimy mieć firmy. Wiecie, no jeśli tak, jeśli wszyscy kierownicy, to niestety musimy mieć firmy. I to się potem też przekłada w ogóle na przykład na wspólnotę. Jeśli bardzo dużo u nas będzie apostołów, to my was wypuścimy. Dokąd? Na świat. Bo to nie jest celem, żebyśmy wszyscy gnieździli się w tym jednym miejscu, prorokowali do siebie w kółko, tak? Mówili do siebie słowo wiedzy i wiesz, ja ci przeleję 5000, ty mi przelej 6, ja z tobą pojadę tu, ty ze mną pojedziesz jutro, ja ci się odegram, ty mi się odegrasz, a jak ty mi się nie odegrasz, to ja będę na ciebie zły i wiesz, i się jeszcze o ciebie pomodlę. Nie. To głupota. To głupota i religia. Ale bardzo dobrze, że mamy oczy i uszy otwarte. Masz i planuj. Czy masz rozpostarte marzenie w sobie? Ja lubię tak właśnie z ludźmi porozmawiać. Wiele ludzi nie wie, czego chce. Czy ty wiesz, czego chcesz? Jakie jest twoje marzenie? Jeśli coś zobaczysz i marzysz o tym, musisz to zaplanować. Najwięksi usługujący to strategzy. My musimy umieć planować swoje marzenia, swoje wizje. Trzeba nauczyć się planować. Bez planowania nie ma takiej opcji, żeby cokolwiek się wydarzyło. Ponieważ bez planowania nie będziesz widział, co Bóg uczynił już w twoim życiu. Kiedy nie zaplanujesz swojego marzenia i nie wykonasz pierwszego kroku naprzód, który będzie też na przykład obłożony modlitwą, w ogóle nie zobaczysz, co Bóg dla ciebie uczynił. Być może Bóg coś zrobił, ale z uwagi na to, że nie zaplanowałeś tego, nie zapisałeś, nie będziesz widział, że Bóg coś dla ciebie zrobił. Wiele ludzi marzy i to marzenie jest takie, jakby nigdy ono się nie urzeczywistnia. Znam takich ludzi, którym już na dzień dzisiejszy nie chcę usługiwać, bo dzwonią do mnie, ja mówię, wiesz co, szkoda im mojego czasu i twojemu. Mówię, tak naprawdę nic nie robisz z tego, co ja do ciebie mówię. Szkoda naprawdę tej kasy, wiesz, mówię, mój czas jest cenny, jestem też mamą, mówię, i gospodynią domową, ja mam co robić. Więc mówię, szkoda, ale ty jesteś moim duszpasterzem. Ja mówię, nie jestem twoim duszpasterzem. Nie, no naprawdę, wiesz, kocham cię, lubię cię, wiesz, zobacz, dzwonię do ciebie, pamiętam o tobie, nawet raz na jakiś czas się o ciebie pomodlę. Ja mówię, nie jestem twoim duszpasterzem. Absolutnie, w ogóle nie, powiem więcej, w ogóle nie szanujesz mnie nawet, bo nie robisz tego, co ja do ciebie mówię. Masz i planuj. Więc jeśli coś zobaczyłeś w ogóle w swoim życiu, to musisz to zaplanować. I wiele osób, wiecie, przykłada rękę do pługa, nie przykłada ręki do pługa, tak? I myśli, że wygra los na loterii. Nie ma tak. I często tak się dzieje, że niestety w obozie charyzmatycznym i często tak jest też u nas. Wiecie, bo my nie jesteśmy wspólnotą ani ludźmi, którzy są wolni od pewnych demonicznych wpływów. No nie, tylko my mamy być ludźmi świadomymi, tak? I mamy brać nad tymi rzeczami autorytet. Wielu chrześcijan, szczególnie w obozie charyzmatycznym, czeka na Ducha Świętego do tego stopnia, że nic się w ich życiu nie dzieje. I to jest przykre. I to jest przykre. Odrzucają każdą możliwość, która przychodzi od Boga, lub każda możliwość, która jest przez nich wzięta. Dlatego, że nie czują potrzeby zrobienia czegokolwiek. Tylko prawda jest w ogóle taka, że my w ogóle nie czujemy tego, co mamy robić. My decydujemy. Kiedy ja mam jakieś marzenie, tak? Kiedy ja na przykład chcę, aby powiedzmy grupa uwielbienia się rozwijała, tak? Według naszego rodzaju, tak? To ja mam jak gdyby konkretny tego plan, tak? Czy na przykład ktoś z was uczy się gry na instrumencie? Rzucamy cały czas takie rzeczy i przyglądamy się. Bo nie rozwiniemy się inaczej. Jak się rozwiniemy? No inaczej się nie rozwiniemy. Jeśli nie będziemy się uczyć na przykład gry na instrumentach, to nie rozwiniemy się więcej.
Możemy wierzyć o to, że pójdziemy na stadiony, ale pójdziemy z tym. Ale nie mówię, że to jest złe, ale zrozumcie, że jeśli masz marzenie, to musisz go zaplanować. Czyli w większości tego, co daje Bóg lub tego, co od Boga odbierasz, się nie czuje. Tego po prostu się nie czuje. Często ludzie mnie pytają, a jak na przykład dostajesz jakieś słowo i ty, nie wiem, to czujesz to jakoś, to cię jakoś tam przenika? Ja mówię, nie. Na przykład czytam Biblię i dostaję słowo od Boga. Modlę się tym słowem, ono się we mnie układa, układa się we mnie w jakąś taką proroczą w ogóle układankę. I z uwagi na to, że naście lat już chodzę z Bogiem, wiem, co jest do mnie, a wiem na przykład, co jest do wspólnoty, tak? Ale ja tego nie odczuwam w jakiś w ogóle szczególny sposób. Ja decyduję. Czasami nawet odczucia twoje w stosunku do tego, co masz wykonać, mogą być bardzo negatywne. Dlatego, że umysł boi się przed zmianami i przed porażką. Bardzo łatwo jest wejść w takie miejsce, wiecie, wygodne, tak, i nie wykonać żadnego ruchu. Ale jeśli masz jakieś marzenie, masz jakąś wizję, to musisz zaplanować jej realizację. A odczucia możesz mieć negatywne. Ktoś mówi, no ale dał mi to Pan, to powinien mieć odczucia pozytywne. No właśnie nie. Często może być zupełnie inaczej. Właśnie odczucia możesz mieć bardzo negatywne. Dlatego, że zrobisz rzecz nową. Z uwagi na to, że nie imitujesz, tylko tworzysz, to twój umysł będzie się bał. Jak to? Ale tego jeszcze nikt nie zrobił. Co oni powiedzą? A kogo to interesuje? Ważne, że ty masz wykonać konkretne zadanie. Ty masz zrealizować swoje marzenie, ty masz zrealizować swoje powołanie, ty masz w ogóle zrealizować wizję, którą dostałeś od Boga. Zaplanuj i zacznij ją realizować. Na początku obłóż ją w ogóle w modlitwie. Zacznij się w ogóle o to modlić. I teraz zobaczcie, o ilu rzeczach marzycie, tak? Ale z uwagi na to, że nie planujecie tego, te rzeczy się nie wydarzają. I czasami lecą lata. Ktoś ma jakieś marzenie, dostał jakąś wizję od Boga lub powiedzmy słowo prorocze i te rzeczy się nie realizują. Coś wam powiem, to jest wszystko warunkowe, tak jak proroctwo. Proroctwo w swoim życiu jest warunkowe. Ono się może spełnić lub nie. Dlaczego? Ponieważ my możemy tego nie przyjąć. Nigdy nie uwolnić wiary, tak? I działania w tym kierunku. To bardzo ważne. Naprawdę, nie przechodźcie obok tego tak na spokojnie. Weźcie to sobie głęboko do serca, że za twoje marzenie i za twoją wizję odpowiedzialny jesteś ty. Za moje marzenie i za moją wizję odpowiedzialna jestem ja. Kościół może mi pomóc, tak? Może mnie doposażyć w pewnych rzeczach, ale Kościół za mnie pewnych rzeczy nie zrobi. Za to jesteś odpowiedzialny ty. Najłatwiej jest zwalić w kręgach religijnych na Boga. No bo nie czuję jakiegoś tam Bożego, szczególnego takiego pociągnięcia, a tam też gdzieś jest napisane, że będzie nas pociągał. No nie, tam nie pociąga. Trzeba decydować. Masz, odbieraj od Boga rzeczy i planuj. Także będziesz musiał się zmierzyć ze strachem przed zmianą i porażką. I ci, którzy na przykład zmieniacie pracę, to wiecie, jak to wszystko wygląda. Do wszystkiego można się przyzwyczaić. Ktoś ostatnio do mnie napisał, nie wiem w ogóle czemu, ale to jedno z naszych uwielbień, gdzie taki jest element taki wycięty, gdzie mocno gramy na bębnach, strasznie to wzburzyło ludzi. Ja w ogóle dostałam tyle informacji. Ty satanistko. Ja mówię, ja? Ty satanistko, w ogóle łeb ci tam prawie nie odpadł, pazury ci tam prawie nie odpadły, jeszcze obciarkana jakaś tam i w ogóle, ja mówię, o Jezu kochany, w ogóle mnie, czemu to tak w ogóle mierzi ludzi? Zobaczcie, to jest religia. Kiedy wprowadzamy nowe rzeczy, kiedy realizujemy swoje marzenia, tak, to ludzi to co? Boli. Bo my nie imitujemy rzeczy z innego kościoła. Nie zrobiliśmy tutaj Hillsongu, ładnie się teraz ubierzemy, wszyscy w czarne rurki, kapelusze, postawimy sobie stołki, barowe krzesła, wejdziemy, wiecie, faceci w czerni i kobiety i zagramy takie uwielbienie jak w Hillsongu i tam dalej. Nie. Ważne jest, aby nam to wszystko służyło. Aby to doprowadziło, że Bóg będzie uwielbiony, a my wiemy, że uwielbiliśmy w ogóle Boga i ciężary z nas pospadały. Teraz zobaczcie. Ja realizuję swoje marzenia,
Ale z czym się mierzę? No mierzę się w ogóle z jakimiś tam opiniami, tak? A czemu ty tak robisz? Bo tak chcę. Ale czy tak chce Bóg? Ja wiem tak, bo On mieszka we mnie. On to robi. Pretensja do Boga. Idź do Boga i zapytaj, dlaczego teraz katedra na perkusy. Ale ty nie masz żadnego stylu. Ja wiem, Bruski też nie miał. Miał swój. Ja mam też swój. Każdy będzie musiał się zmierzyć ze strachem i z opinią drugiego człowieka. Ale tego nie widzieli w Kościele. No to zobaczą. To zobaczą. Wiecie, mi cały czas przyświeca na przykład taka informacja, a ci, którzy znali swojego Boga, będą działali odważnie. A ci, którzy znają swojego Boga, będą działali odważnie. Będą działali odważnie. Gdzie tu jest miejsce? Na imitowanie, tak? Tu nie ma miejsca na imitowanie, tu jest miejsce na twórczość, na realizację swoich marzeń. Przecież to ty wiesz, jakie masz marzenia. Kiedyś z takim człowiekiem rozmawiałam i on do mnie mówi, wiesz, bo bardzo chcę, żebym był ewangelistą, ale wiesz, ja normalnie cały czas nie mam takiego czasu, żeby chodzić na tą ulicę, w ogóle jakoś tak nie mogę się zorganizować. W ogóle, słuchaj, nie chodzę na tą ewangelizację. Ja mówię, no najprawdopodobniej w ogóle to nie twoja bajka, po prostu nie jesteś ewangelistą. Natomiast nikt mu nie powiedział, że on może być wielki w swoim rodzaju. Ja wiem, a co byś chciał robić? Wiesz, co mówi? A to jest obciach. Ja wiem dlaczego. Bo ja chcę psy dresować. Ja mówię, lepiej być namaszczonym treserem psów, niż beznadziejnym ewangelistą. Rozumiesz? Lepiej tresować psy. Całe stworzenie czeka na objawienie się Synów Bożych. Psy też. Tresuj psy. Głoś Ewangelię właścicielom, ale nie bądź beznadziejnym ewangelistą. Realizuj swoje marzenie. Każdy jest wielki według swojego rodzaju. Nie ma miejsca na przepychankę. To diabeł przychodzi i wsadza takie właśnie głupoty do głowy. Czyli miej w swoim umyśle, a nie, jeszcze jedno. Spełnione marzenie wyrasta zawsze powoli z ziemi, którą jest twoje i moje serce, a nie spada w formie gotowej paczki. Czyli musisz o to zadbać. Zaplanować, zadbać, tak? On nie spadnie. Coś chcesz na przykład robić, chcesz być na przykład, powiedzmy, no, ewangelistą, tak? I nagle spadnie na ciebie kolumna, mikrofon, cała drużyna ewangelizacyjna, wszyscy w ogóle, wiesz, wybetonowali dla ciebie jeszcze jakiś plac, w ogóle, wiesz, Mozambik otwarty, słuchaj, wszyscy już wiedzą, jak klękać, tylko wpadasz, rękę podnosisz, aleluja, oni leżą i oddają życie Jezusowi. To tak nie działa, to tak nie działa. To wszystko wyrasta w twoim sercu. Musisz te rzeczy planować. Miej w swoim umyśle obraz pierwotnego celu stworzenia, bo to twój i mój prawdziwy wizerunek. I teraz właśnie, wszystko według swojego rodzaju. Jesteś wielki według swojego rodzaju. Więc lepiej być fachowcem w jakiejś w ogóle dziedzinie, niż właśnie beznadziejnym ewangelistą. Wiecie, że nie ma tak, ci, którzy odbiorą od Boga urzędy, to odbiorą od Boga urzędy. Ale ci, którzy nie odbiorą od Boga urzędów, tak, to nie jesteś gorszy. Nie jesteś gorszy. Jesteś namaszczonym na przykład księgowym. Jesteś namaszczonym fryzjerem. Jesteś namaszczonym, tak, mechanikiem samochodowym. Jesteś namaszczonym adwokatem. Nie ma w ogóle. Wszystko według swojego rodzaju. Jesteś wielki według swojego rodzaju. Bardzo to mnie dotyka. Uważam, że to jest słowo dla nas. Jesteś wielki według swojego rodzaju. Rozumiecie? Uważam, że już jesteśmy jako wspólnota w takim miejscu, że musi się zakończyć czas przepychania łokciami. Rozumiecie? Nie ma miejsca w Królestwie Bożym na przepychanie się w ogóle łokciami. To jest w ogóle porażka. Tracimy czas, tak? I tracimy energię. A tą energię możemy spożytkować na zupełnie inne rzeczy. Wyobraźcie sobie, że człowiek, który ma na przykład dostęp w ogóle... Ja w ogóle jak sobie analizuję, ile ludzi z mojego otoczenia w Chrystusie, których poznałam, z uwagi na religijne właśnie nauczania, z uwagi na to, że to każdy jest jakiś tam urzędnik i tak dalej, tak? Porezygnowało z wpływowych w ogóle prac. Szok. To jest po prostu szok. I to jest też religia. Jesteś wielki w swoim rodzaju. W swoim rodzaju. No mówię, chyba, że przychodzi wyższe, powiedzmy, powołanie, jesteś urzędnikiem, odebrałeś to od Boga, niech ci Bóg błogosławi. Uwierz w to, co widzisz. Uwierz w swoje marzenie.
I nie snuj też domysłów, jak to się stanie, tylko właśnie zaplanuj, krok po kroku. Nie ma wielkich rzeczy, których się nie rozpoczyna od małych kroków. Nie ma wielkich rzeczy. Musimy rozpocząć wszystko od małych kroków. Jak opowiadał brat świadectwo, zapomniałam twoje imię, Mariusz. Jak Mariusz opowiadał świadectwo, to natychmiast mi się przypomniał Norbert. To było naście lat temu. Byłam na grupie domowej i wyszedł z więzienia Norbert. I ta osoba, która go ewangelizowała, poprosiła go, żeby pojechał do mieszkania tego i tego. A tam właśnie byłam ja z tą siostrą i tam mieliśmy grupę domową. I pamiętam, w jakim stanie był Norbert. Norbert wyglądał źle. Był to obraz zbitego człowieka przez diabła. I jak patrzę na Norberta dzisiaj, wiecie, w ogóle Norbert uwierzył w to, kim jest. Wielki według swojego rodzaju. I taka fajna historia. Wyszedł teraz człowiek, który przyprowadził Norberta do Jezusa, ponieważ najpierw ktoś go przyprowadził, a potem trafił na celę do Artura i dalej kształtował go Artur. Wyszedł z więzienia ten człowiek, który zwiastował Norbertowi Ewangelię. Norbert przed nim usiadł. I mówi, ja jestem twoim synem duchowym. Bo tamten człowiek, powiedzmy, szuka jakby relacji ze swoją córką, która ma dzisiaj, powiedzmy, 18 lat i nigdy jej nie widział. Bo siedział wtedy w więzieniu. I Norbert mówi, ja jestem twoim synem. Synie się możesz cieszyć. Popatrz, jestem twoim synem. Uwierzył w to, że jest wielki. W swoim rodzaju. Proste słowo mu dał Bóg. Chciałbym, żebyś uczepił się, Mariusz, tego słowa, które dostałeś na początku od Boga. Ono ci będzie przyświecało. Tak jak Norbert dostał takie słowo. Że w ogóle nie martw się i nie bój się. Poprowadzę cię i wskażę ci drogę. Za każdym razem, kiedy Norbert był w trudnej sytuacji, Duch Święty wspominał mu to słowo. Nie martw się i nie bój się. Poprowadzę cię i wskażę ci drogę. I ono jest żywe, to słowo. Adekwatne do każdej, niezależnie na jakim odcinku drogi jest i co przychodzi, to słowo jest adekwatne, bo to jest słowo od Boga. Uwierzył w to, że jest wielki w swoim rodzaju. Piękna w ogóle historia. Nie miej wątpliwości to co do sposobu realizacji swoich marzeń. Jeśli czytasz dzisiaj Biblię i widzisz, że twoje życie odstaje jeszcze od standardów, o jakich czytasz, lub oglądasz życie usługujących i widzisz, że twoje życie jeszcze odstaje, to też się nie martw. Grom diabła do bólu. Występuj przeciwko niemu z mocą. Nie pozwól, aby na jedną sekundę, na jedną minutę i na jedną godzinę osłabił ciebie i wyprowadził ciebie z tego, że ty nie będziesz myślał o tym, jaki potencjał jest w tobie, że nie będziesz rozważał swojego marzenia. Rozważaj o marzeniach, jakie Bóg włożył w ciebie. Wiecie, że tylko się możemy na tym oprzeć. Temu, kto ma, będzie dodane. Temu, kto ma, będzie dodane. Nigdy nie chodź na kompromisy ze swoimi marzeniami. Nigdy. Czyli pierwsze to jest masz i planuj, a drugie miej nastawienie pełnego pasji marzyciela. Wyraz pragnienie to mocne słowo oznaczające pragnienie czegoś z pasją. Kiedy Bóg mówi, a wierzący odpowiada, zaczyna się proces urzeczywistniania marzeń. Jeśli coś widziałeś, na przykład miałeś wizję, to początek musi być połączony z silną pasją, aby stał się rzeczywistością. I teraz zobaczmy przykład z Biblii pełnego pasji marzyciela. Ewangelia Mateusza 13, od 44 do 46. Kupiec, który sprzedał wszystko, co miał, aby kupić drogocenną perłę, posiadał pasję połączoną z wizją. I teraz to słowo. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł. Ukrył i uradowany odchodzi. I sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych perł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. I teraz zobaczcie. On wiedział, co jest cenne.
tak? I był gotowy zrobić wszystko, aby ją zdobyć. Zdobycie drogocennej perły miało dokonać radykalnej zmiany w jego życiu. Było też bardzo ryzykowne. Na drodze pojawiły się problemy, ale marzenia, tak? Posiadania perły przeważyły je. I takie musisz mieć nastawienie odnośnie swojego marzenia. To jest perła. Twoje marzenie lub wizja to jest perła. Nie odpuszczaj tego i nie idź nigdy na kompromis. Powiedzmy, że wszystko, co masz, to jest twoje marzenie i twoja wizja. Twoje marzenia i twoja wizja. Pierwszym głosem Boga do człowieka, tak, to są nasze pragnienia. To są nasze pragnienia. Ludzie często przychodzą, tak, a co tam otrzymałeś przez prorocze nałożenie rąk? Ja mówię, idź, daj spokój. Nie każdy coś otrzymał przez to, że ktoś na niego nałożył ręce. Nie każdy. Ostatnio taki człowiek właśnie napisał, który działa naście lat, a może już 10, w Królestwie Bożym. I powiedział, nigdy nikt się o mnie nie modlił. Nigdy nikt nie wyswobodził do mnie żadnego słowa w związku z moją służbą. Ja po prostu działam posłusznie w związku z moimi pragnieniami, z moimi marzeniami. Chciałem zrobić to, to, to i to i to właśnie zrobiłem. Narodziłem się na nowo, chciałem pracować wśród bezdomnych i tak też pracuję. Zdobyłem w ogóle budynek, stałem się w ogóle ich tutaj pastorem, w ogóle siedzę z nimi, myję, karmię, wyposażam, jeżdżę z nimi na święta, na wakacje. Rozumiecie? Ktoś spełnił swoje pragnienie, ktoś spełnił swoje marzenie. Marzenie, które nas chwyta, czyni nas pełnymi pasji i zmienia całe życie. I wiecie, że tak jest, bo tego niektórzy z was doświadczacie. Że marzenie, które cię chwyci, uczyni z ciebie pełnego pasji człowieka. Przekracza wszelkie granice i zmusza nas do myślenia i działania w taki sposób, że w końcu nie jesteśmy w stanie myśleć o niczym innym. Jeśli nie masz jeszcze dzisiaj rozpostartego w sobie marzenia, to módl się o to, aby ono zostało rozpostarte. Niech ono cię przeniknie. Niech cię przeniknie. Nie myśl o niczym więcej. To, co też ostatnio mówiliśmy, aby cały potencjał, cała energia, tak, poszła w tłoki, a nie w gwizdek. A nie w gwizdek. Dlatego mnie, ja z kimś współpracuję, tak, ale ja jestem jak gdyby mocno skoncentrowana na sobie, tak, bo ja realizuję swoje marzenie. Ja swoje marzenie realizuję. Jeśli czyjeś, na przykład, czyjeś powołanie zbiega się z moim, to razem usługujemy. Przestań też wypierać swoje marzenia. Nie mów, że w ogóle nie masz marzeń. To tak nie działa. Każdy ma jakieś marzenie. Tylko często jest tak, że je wypieramy. I trzecie to jest twórcze nastawienie. Ja osobiście uważam, że twórcze nastawienie jest jeszcze słabe, dlatego że jest kryzys tożsamości. A jak jest kryzys tożsamości, to nam jest łatwiej imitować rzeczy, niż tworzyć rzeczy. Wiecie, jak to jest, no bo to jest właśnie zrobię coś nowego, ale to nowe jest takie, czego jeszcze nie było. No to właśnie jest czas, żeby zrobić wyłom. Trzeba zrobić wyłom w duchowej rzeczywistości i w Kościele i pozwolić, aby te rzeczy się urzeczywistniły i w ogóle pokazać, że w Chrystusie nie ma granic. Nie ma granic. Możesz garnki lepić. Mój wujek powiedział, że można też jelenią prostować rogi. Nie wiem, czy się za to coś płaci, czy się nie płaci. Ludzie boją się być twórczy i łatwiej jest im skopiować. Wiecie, że tak jest. Łatwiej jest skopiować. To są też lęki, nie? To są lęki. No nie wyswobodzę czegoś nowego, bo się w ogóle boję. Więc tak naprawdę pójdę po tej ubitej ścieżce, bo ona jest stabilna, bezpieczna, ubita, tam już walec przejechał, więc tam tak naprawdę jest bezpieczniej iść. Ale Bóg to twórca i wszystko, co robi, jest unikatowe. Pomyśl o tym. Twój Bóg, twój Ojciec to twórca i wszystko, co robi, jest unikatowe. Nas uczyli tak, że mamy być twórczy, mamy w ogóle kształtować model. Model mamy kształtować.
Trzeba się tylko tego nie bać. Prawda jest taka, że bez twórczości staniemy się imitatorami. I to jest, wiecie, nędza, nie? No nędza. Nigdy nie zrobię sobie jakiejś tam fryzury, nigdy na przykład nie zrobię, to są proste jakieś przykłady. Nie zmienię fryzury, nie zmienię stylu ubierania, niczego nie zmienię, nie wezmę czarnoskórego za męża. Dlaczego? Ale dlaczego? Masz takie marzenie. Dzisiaj już mamy takie możliwości. Śmieję się. Ale wiecie, ja w ogóle marzę o takich rzeczach, żebyśmy się naprawdę rozwijali. Jeśli się będzie, bo wiecie, kiedy przychodzi przepychanka, jak jest głupota. Jak jest głupota, to jest taka przepychanka, mnie to już się tam żygać chce. Nie bądźmy imitatorami. Twórzmy. Róbmy rzeczy nowe. Nowe. Może masz guziki produkować? Nie wiem. A może masz zacząć tatuować i mieć z tego super kasę? A może masz zacząć w ogóle, nie wiem, włosy obcinać? Brodę golić? Wiecie, jaki wpływ ma fryzjer? Mówi się, że w mieście wszystkie ploty dowiesz się u fryzjera. Bardzo to jest duży wpływ. Cały czas masz wpływ na człowieka. Na co masz wpływ, będąc fryzjerem? Na dane społeczeństwo. Jeśli jesteś w jakimś miejscu, tak? Ja w jakimś mieście, masz wpływ na dane, na przykład miasto, kiedy jesteś fryzjerem. Czy to jest małe? Nie, to jest bardzo duże. Ale kiedy będziemy myśleli tak, tak? Kiedy tak będziemy myśleli, no to... Nie można latami upierać się, nie widząc w swoim życiu pewnego wyposażenia, że jestem na przykład urzędnikiem. Bo to jest bzdura. To jest jakiś upór dziwny, niepotrzebny. Jeśli nie widzisz tego wyposażenia, tak, i już nie masz tej sposobności, jak to wziąć i tak dalej, no to trzeba z pewnych rzeczy zrezygnować. Zostaliśmy stworzeni do czegoś większego niż imitacja. W pewnym sensie nie ma nic nowego pod słońcem, tak, a z drugiej strony wszystko jest nowe. I cały czas też modlimy się o nowe rzeczy. O nowe rzeczy, o nowe sposoby działań. Tyle, ile nas tutaj siedzi osób, tyle jest potencjału. Tyle, ile siedzi osób, tyle jest marzeń i tyle jest wizji. Tylko najczęściej to jest tak, że te rzeczy nie zostały jednak połączone z wiarą człowieka. Połącz to ze swoją wiarą. Masz, planuj, tak? Bądź człowiekiem pasji i bądź twórczy. Fałszywa religijność wniosła do wrażliwych dusz wiele niedoli, co sprawiło, że nie ważą się one wierzyć w rzeczy unikatowe. Wierzę, że to nie jest do nas, ponieważ my takiej atmosfery nie lubimy. Ale tak jest, że ludzie będący w religii, którzy mają wrażliwe dusze, nie wierzą w rzeczy unikatowe, ponieważ boją się sprzeciwić systemowi. Coś ci powiem. W najgorszym wypadku tylko system będzie niezadowolony. Tylko. Będziesz szczęśliwy ty, tak? I szczęśliwi będą ludzie, których ty będziesz błogosławił. Bo teraz zobaczcie, czy my w ogóle wierzymy w to, że Bóg chce naszego szczęścia? No tak. A żebyś był w ogóle szczęśliwy, to musisz być zrealizowany. Zrealizowany. Czyli musisz w 100% robić to, co chcesz. Bo to tak, wiecie, jak się mówi tam powołany, no powołany, tak, dobra, powołany. Musisz robić to, co chcesz. To, co chcesz. Ktoś kiedyś do mnie mówi, a ja chcę ćpać. Ja mówię, to musisz się narodzić na nowo. Jeśli chcesz ćpać, to musisz się narodzić na nowo. Ja nie mówię do ludzi, którzy chcą się kłócić, tylko ja mówię do uczniów. Możesz robić to, co chcesz. Pozwól, aby wytrysnęły z ciebie pomysły. I musisz też uwierzyć, że masz odpowiednią ilość wiary, aby zacząć działać. Masz odpowiednią ilość wiary, aby wykonać pierwszy krok. Wiecie, dlaczego wiara nie rośnie? Ponieważ nie wykonujemy kroków.
Ludzie mówią, wiara mi nie rośnie. Ja mówię, jaki wykonałeś krok od zeszłej niedzieli? Żaden. Nie będzie rosła wiara. Nie będzie rosła wiara, jeśli nie będziemy wykonywali kroków. Wiara rośnie w momencie, kiedy wykonujemy kroki naprzód. Kiedy nie wykonujemy kroków naprzód, wiara nie rośnie. No nie ma takiej opcji. I chciałbym, żeby to padło w ogóle w naszych umysłach. Że jednak nie będę robił nic, nie będę urzeczywistniał swoich marzeń, nie będę w ogóle planował, nie będę działał, tak, w tym kierunku i moja wiara w tym temacie będzie rosła. Nie będzie rosła twoja wiara. Twoja wiara będzie gasła. Będziesz coraz bardziej sfrustrowany, tak, i w ogóle i będziesz miał pretensje do Boga. Czemu pewne rzeczy w moim życiu się nie dzieją? A to trzeba spojrzeć w siebie i zadać pytanie sobie. Nie dzieje się dlatego, że nic nie robię. Dlatego wiara w moim życiu nie rośnie. Tak długo, jak będziesz uważał, że potrzebny ci jest specjalny rodzaj wiary, dostępny tylko dla garstki wybranych, tak długo będzie ci trudno podjąć decyzję. Masz wiarę potrzebną do wykonania pierwszego kroku. Wykonasz pierwszy krok, wykonasz drugi krok, wzrośnie wiara do wykonania drugiego kroku. Na decyzję przychodzi co? Moc. Na decyzję przychodzi moc. Nie gubmy tego. Nie twórzmy też w ogóle, wiecie dlaczego też to mówię, żebyśmy nie tworzyli pewnych filozofii. Bo ja to nie mam, mi się to nie wydarzyło. No bo nie chcesz. Bo nie chcesz pewnych kroków w swoim życiu podjąć. Ale nie twórzmy fałszywych filozofii, ponieważ my jesteśmy nurtem totalnego zwyciężania w Chrystusie. Totalnego zwyciężania w Chrystusie. Parowania, zwyciężania. Rozumiecie? Nam się ma powodzić, mamy być szczęśliwi, mamy mieć szczęśliwe rodziny, zwycięskie życie, tak? Owocujące służby. Ale jeśli nie będziemy wykonywać kroków do przodu, tak? To jest taka tendencja, że będziemy tworzyli jakąś filozofię. Niby to takie nie będzie powiedziane, no ale wiesz, bo... to było takie szczególne teraz, wiesz, takie coś tam się wydarzyło, że ja nie zrobiłem tego. Nie, no nie zrobiłeś, bo nie zaplanowałeś. Nie zrobiłeś, bo nie chciałeś. Dlaczego nie chciałeś? Bo jest to dla ciebie nieważne. Bo jest to dla ciebie nieważne. Jeśli uznasz, że to jest twoja perła, to zrobisz wszystko. Wykopiesz tą perłę, tak? I pokażesz tą perłę światu. Ewangelia Jana 14:12. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, które ja dokonuję. Czyli nie módl się już o to, co masz. Masz wiarę Bożą do wykonania pierwszego kroku. Może ona nie jest gotowa do tego, aby dokonywać znaków i cudów, ale ona jest wystarczająca do wykonania pierwszego kroku. A dalej się będzie rozwijała. Wiara może też działać tam, gdzie wiadomo, że czego chce Pan. I ludzie mówią, a bo ja tam nie znam Bożej woli, daj spokój w ogóle. Boża wola jest znana. Boża wola, i to też jest taki temat w ogóle, wiecie, no mocno religijny, bo ja nie znam Bożej woli. W liście do Filemona Paweł modli się, abyś był aktywny w szerzeniu wiary i miał pełne zrozumienie każdej dobrej rzeczy, jaką masz w Chrystusie. Ja osobiście w ogóle uważam, że diabeł pracuje po godzinach, abyś nie był świadomy tych faktów. Wiara pobiera z depozytu, który jest twoim dziedzictwem. Nie wiedza, co Bóg i Jego Słowo mówią na twój temat, kim jesteś i co dla ciebie i co do ciebie należy, będą trzymać cię w porażce. Czyli zmieniasz też swoje myślenie, to o czym mówiliśmy wcześniej. Niechęć do posłuszeństwa prawdzie. W liście do Rzymian 1:5 Paweł mówi o swoim zdaniu. Pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wiary. Żeby dalej iść, musisz być posłuszny prawdzie. Żeby realizować swoje marzenie, tak? Musisz być posłuszny prawdzie. Ale poczekajcie, bo ja coś tutaj zgubiłam i czegoś wam nie przeczytałam, czegoś ważnego. Aha, od tego, co zaczęłam mówić, że musisz uwierzyć, że masz odpowiednią ilość wiary, to są przeszkody w życiu opartym na wierze. Czyli tak naprawdę to te przeszkody, o których teraz przeczytam, one są przeszkodami ogólnymi. Obojętnie za co się weźmiesz, to są te przeszkody. Jeśli coś będziesz w swoim życiu realizował przez wiarę, to te 5 przeszkód, o których przeczytam,
to bierz te rzeczy sobie na warsztat. Czyli żeby się nie zgubić, przeczytam to jeszcze raz. Przeszkody w życiu opartym na wierze. Pierwsze, musisz uwierzyć, że masz odpowiednią ilość wiary do wykonania pierwszego kroku. Tak? I to, co czytaliśmy, że kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, które ja dokonuję. Dwa, ta nieznajomość Bożej woli. Znasz w ogóle Bożą wolę. Trzy, niechęć do posłuszeństwa prawdzie. Rozum i doświadczenie mogą często podsuwać argumenty potężne jak warownie, sprzeczne z objawieniem słowa. Nie pozwól sobie wtedy na wymówki i pobożne wyjaśnienia. Działaj w prawdzie. Bądź człowiekiem posłusznym. To, co sobie zaplanowałeś, to, co sobie założyłeś, to, co sobie zapisałeś, realizuj. Bądź temu posłuszny. I musisz być sam tego strażnikiem. Nikt cię nie opinuje. Wiecie, bo to my jesteśmy za to wszystko odpowiedzialni. Nikt tego w twoim życiu nie upilnuje. Jeśli coś stracisz, to stracisz ty. Znaczy, wiecie jak to działa? Jeśli my coś stracimy, to stracisz ty, ale straci też wspólnota. No zobaczcie jak to działa. Czemu w ogóle my mówimy, że 100% ludzi do służby? Bo mamy w ogóle do wykonania konkretne zadanie. I wystarczy, że w ogóle jedna osoba nie zajmie odpowiedniego stanowiska i jest w ogóle rozprzężenie. I jest rozprzężenie. Dlatego musimy pozajmować w ogóle swoje stanowiska. Każdy musi zająć swoje stanowisko. Czyli niechęć do posłuszeństwa prawdzie. Czwarte, brak działania. W liście do Jakuba 1,26 czytamy, że wiara bez uczynków jest martwa. Wiara to działanie. Jeśli mówisz, że wierzysz w swoje marzenie, że wierzysz w swoją wizję, ale jednocześnie jest brak działania, to znaczy, że nie wierzysz. I musisz sam przed sobą stanąć przed lusterkiem i w ogóle powiedzieć, kurczę, nie wierzę. Nie wierzę od dzisiaj, postanawiam wierzyć. Pierwszym jak gdyby krokiem w temacie posłuszeństwa w ogóle tak, to jest to, że w ogóle biorę kartkę i zaczynam planować. I zaczynam planować. Jutro wykonuję pierwszy krok. Zobaczę, co się wydarzy. Jutrzejszy dzień pokaże mi, co będę robił pojutrze. Wiecie, że to jest fajne? To jest bardzo fascynujące. Ponieważ jedno zazębia się o drugie. Nie zrobisz pierwszego, nie zobaczysz drugiego. Zrobisz pierwsze, zobaczysz drugie. Zrobisz drugie, zobaczysz trzecie. Zrobisz trzecie, zobaczysz czwarte. I to cię będzie, i to marzenie cię będzie chwytać coraz bardziej. Ludzie mówią, ja nie mam tej pasji, bo nie zacząłeś działać. Jesteś wiecznym dyskutantem, a nie działasz. Przychodzisz, opowiadasz w ogóle głodne kawałki, ale nie działasz. Nie działasz. Dzisiaj w ogóle zrób ten pierwszy krok. No nie, wiecie, to nie działa to w ogóle inaczej. No to tak jak mówiliśmy wcześniej, to nie spada na nas w formie gotowej paczki, ale wyrasta na ziemi, którą jest nasze serce. Wszystko inne to nie jest chrześcijaństwo. Bóg dał Jezusa. A Jezus poszedł do nieba i siedzi po prawicy Ojca i zostawił nam królestwo. Ale wierzący Pan. Nie wiedząc, czy my dalej w ogóle będziemy realizowali Jego poselstwo. Rozumiecie, jaka wiara? Jaka wiara? W niezmotywowanych ludzi tchnął Ducha Świętego i uwierzył w to, że będą działać i że będą dalej szerzyć Jego Królestwo. I wy też wielokrotnie będziecie uwalniać namaszczenie w niezmotywowanych ludzi i będziecie wierzyli w to, że oni pójdą i będą działać. I że będą w ogóle dalej robili to, do czego wy chcecie ich wyposażyć. Nie ma innego chrześcijaństwa. No nie ma innego chrześcijaństwa. Dlatego nie ma w chrześcijaństwie bezrobotnej duszy. Tu nie ma miejsca na bezrobocie, rozumiecie? Tu jest cały czas ruch, cały czas ruch, cały czas ruch. Wiara to działanie. Jeśli nie idą za nią czyny, to jest martwa. Jeżeli zachowujesz się w sposób przeciwny do tego, w co wierzysz, to twoje czyny pokażą, że tak naprawdę nie ufasz Bogu. No i wiecie, to nie można inaczej, no on mnie obraził, powiedział, że ja Bogu nie ufam. Ale to nie jest obrażenie. Jakie obrażenie? No nie ufasz po prostu Bogu. No jeśli o czymś marzysz, ale nie uruchamiasz tego, jak gdyby nie idzie za tym w ogóle działanie i tak dalej, no to w ogóle nie ufasz Bogu, tak? On mnie obraził. No nie obraził ci, prawdę ci w ogóle powiedział. A co miał ci powiedzieć? A chcesz, żeby ci pomógł, czy żeby ci opowiadał głodne kawałki? Słuchaj, idź na to spotkanie.
Tam przyjedzie taki pewien człowiek i on się o ciebie pomodli. I się wydarzy taka sytuacja, że następnego dnia w ogóle, wiesz, wstaniesz i wszystko będziesz miał gotowe. Nie. Jezus nam nie dał takiego przykładu. Jeśli Jezus wierzył, to my też będziemy wierzyć. I temat wiary nas nie ominie. I piąte to jest brak wytrwałości. W sferach nieba nie istnieje czas, wszystko jest teraźniejszością, a Bóg mówi o sobie, ja jestem. Ulubione słowo chyba nie ma. Bóg, ja jestem. Diabeł atakuje, sprawdzając, czy naprawdę wierzymy w to, co niewidzialne. Wiecie, bo teraz zobacz. My jak prowadziliśmy kościół w tym ośrodku dla bezdomnych, to ci ludzie do nas mówili, a my wierzymy? Bo my tu wierzymy, rano mamy śniadanie, obiad, kolację. Ja mówię, proszę cię, ty nie wierzysz. Ty swoją wiarę ulokowałeś w ogóle w swojej kierowniczce, a ona w ogóle bojuje, że tak powiem, na modlitwach wstawienniczych. My ustanawiamy, żeby wam tutaj niczego nie brakowało. Rozumiesz? I ty masz tutaj wszystko. Śniadanie, obiad, kolację i tak dalej. Ale uruchom wiarę, żeby pójść zrobić dowód osobisty. I tu był problem. Rozumiecie? Kiedy coś posiadamy w realu, nie potrzebujemy wtedy wiary. Wiarę uwalniamy w rzeczy niewidzialne, w takie, których nie ma. Jeśli coś posiadasz, nie musisz wierzyć. Julita nie musi wierzyć, że ma męża, bo koło niej siedzi. Czyli diabeł atakuje, tak, twoją wytrwałość, sprawdzając, czy tak naprawdę wierzysz w rzeczy niewidzialne. Kiedy czas upływa, my czekamy, łatwo paść ofiarą czego? Niecierpliwości. Łatwo jest wtedy paść ofiarą niecierpliwości. Przez wiarę utrzymamy wzrok na danej obietnicy. List do Hebrajczyków 6,12 mówi tak. Naśladując tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic. Cierpliwość, podobnie jak wiara, jest siłą wewnętrznego człowieka. No i teraz zobaczcie, bo to w ogóle jedno ciągnie drugie, tak? No trzeba zmieniać myślenie, no trzeba być człowiekiem modlitwy, no trzeba w ogóle mieć wewnętrzne w ogóle życie, żeby tak naprawdę w ogóle cierpliwość w nas wzrastała, tak? Żebyśmy się nie nudzili, oczekując na coś. A prawda jest taka w ogóle, że trwając w wierze, tak, będziesz oczekiwał. Wiara sprzężona z cierpliwością pozwala ci iść naprzód pomimo różnych okoliczności. List do Hebrajczyków 10,36. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając Bożą wolę dostąpili obietnicy. Przyjaciele, wierzcie w swoje marzenia. Nie idźcie z nimi na kompromis. Nawet jeśli są to rzeczy, których jeszcze nie widział Kościół, to pozwólcie, aby one się urzeczywistniły. Nie ma schematu. Naprawdę lepiej być namaszczonym samochodziarzem, tak, niż beznadziejnym kaznodzieją. Wszystko według swojego rodzaju. Kiedyś usłyszałam takie słowo, że jeśli ktoś usłyszał lub przyjął tą informację od Boga, że jest wielki, tak, już nigdy nie będzie potrzebował, żeby być pochwalonym. I słyszałam też drugą taką rzecz, że jeśli ktoś za wcześnie został pochwalony, to się przewali. I to jest prawda. To jest prawda, ja to w ogóle oglądam. Jeśli to na ambitnego trzeba trafić, naprawdę. Jeśli ktoś za wcześnie został pochwalony, to się przewali. Jeśli ktoś usłyszał od Boga, że jest wielki, ma tą prawdę przerobioną w ogóle w swoim życiu, to nie będzie się przepychał łokciami. Będzie realizował siebie. Nie będzie się przeglądał w innym człowieku. Nie będzie kopiował tego człowieka. Czemu kopiujemy ludzi? Ja nie wiem czemu. Bo każdy musi sobie na to pytanie odpowiedzieć. Dlaczego boimy się być oryginałami? Dlaczego boimy się mieć swój sposób modlitwy? Zgodny z prawdą, ale swój. Dlaczego nie mam się ubierać tak, jak ja chcę być ubrana? Agata jest tylko jedna. Basia jest tylko jedna. Rafał jest tylko jeden.
Czemu mamy wszyscy być tacy sami? Tacy sami, jeśli chodzi o prawdę. Tacy sami, jeśli chodzi o posłuszeństwo. Tacy sami, jeśli chodzi o pułap położenia swojego życia dla Królestwa Bożego. Ale zupełnie inni. Ale zupełnie inni. Wierzcie w siebie. Wierzcie w wizję, które macie od Boga. I wierzcie w swoje marzenia. Marzcie, planujcie, bądźcie ludźmi pełnymi pasji, bądźcie marzycielami, miejcie nastawienie twórcze i nigdy nie pozwólcie, aby ktokolwiek i cokolwiek ograniczył was. Amen.